Proszę Państwa, rozmawiam z Kamilem Klimczakiem i będziemy grillować wszystko, co się nam nawinie. Witajcie. Witaj, witaj, Kamilu. Witaj, Sebastianie, witam Państwa. Właśnie, my będziemy grillować, a nie robić sobie jaja jak pewien sejmowy polityk. Tak jest. Zacznijmy może od tego. Jak myślisz, co to się tak naprawdę stało i po co ten cały chaos? No bo Tusk szedł po tą władzę na hasłach powrotu praworządności, porządku i, i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony, z tego co wiem, to w kręgach PiSu panowało przekonanie, że Amerykanie ich jakoś obronią przed tą zmianą władzy. A tu się okazało, że Amerykanie wcale ich nie obronili. Że Tusk prawdopodobnie jest tak samo amerykański z hołownią jak Kaczyński, w związku z tym dla Amerykanów najwyraźniej nie jest to jakaś duża różnica. I na co tak naprawdę twoim zdaniem gra teraz duda? No bo to, co oni tam odwalają z tym Kamińskim i Wąsikiem, jest jakimś dziwacznym teatrem, ale już zastanawiam się, czy to jest teatr dla gojów, czy to może nie jest teatr dla. Dla Rzymian. No. Trudno powiedzieć. Tu naprawdę scenariusze się mnożą z każdą e, godziną. E, niewątpliwie tu trzeba, tu nie wolno też e, abstrahować od e, jakby wydźwięku takiego czysto politycznego, czyli również tego, że no, trzeba ludowi dać igrzyska. No i ludzi grzyska dosta. Pytanie, czy to się nie odbije czkawką. Czkawką organizatorom tych igrzysk, bo myślę, że tak. Myślę, że to im się odbije czkawką. Raczej to jest cyrk na użytek wewnętrzny. Tak sądzę. Natomiast być może chodzi o to, żeby wytworzyć taki chaos, Taki stan dwuwładzy, władzy, bo naprawdę za chwilę będziemy mieli w jednym państwie dwa systemy prawne, różne ośrodki władzy, które mają, prawda, swoje sądy, swój system prawny, swoich prawników. W ogóle moim zdaniem to jest przekleństwo, że my staliśmy się zakładnikami teraz, prawników, którzy, prawda, jak rabini zmieniają swoją. Wykładnie, prawda, niczym mułowie wydają fatwy, jedni w taką stronę, drudzy w taką stronę, to jest przekleństwo tego ustroju. Natomiast ja się obawiam. Zresztą dzisiaj pan redaktor Juraż Wonecie oczywiście popełnił tekst, że za parę tysięcy dolarów Moskwa może zdestabilizować Polskę. No ja Uważam, że rzeczywiście za parę tysięcy dolarów, ale nie Moskwa, tylko inna stolica. Myślę, że być może Berlin. Po prostu no, nie zapominajmy, że obowiązuje dalej ustawa o obrotnej pomocy. No i jak to, tu to będzie to ja cię, ja, ja, Kamilu, już hmm. widzę w jakim kierunku idziesz. To chciałem tutaj w tak. tym momencie powiedzieć, że mój znajomy z Ameryki, Polak, powiedział właśnie odwrotnie, że to Stany Zjednoczone, czy też amerykański Deep State, deep state grają w tej chwili na yy, zniszczenie instytucji państwowych w krajach zachodu. Ponieważ jedną z opcji, która w tej chwili jest przez nich grana, to jest chaos i później jakieś zarządzanie tym chaosem, tylko ten chaos trzeba najpierw stworzyć. I w związku z tym tak się zastanawiam, czy Polska nie jest krajem pilotażowym. Natomiast wydaje mi się, że Berlin w tej chwili coraz bardziej przechodzi pod, można powiedzieć, sterowanie niemieckich patriotów, czy też jakiegoś lobby. Niemieckich patriotów, coraz mniej w tym jest deep state'u amerykańskiego. Myślę, no, że Niemcy byli bardzo długo pod, pod amerykańskim butem. Natomiast to, co się w tej chwili dzieje, bo zwróć uwagę, że te protesty w Niemczech, one mają bardzo dużą akceptację społeczną. Co za tym idzie, też politycy, nawet jeśli nieoficjalnie, to, to z różnych partii zaczynają. zaczynają to popierać. Oczywiście nie politycy zieloni, ale zieloni to jest, to jest amerykańska jakby agentura tutaj na krótko. W związku z tym Berlin wchodzi nam tutaj do koszyka państw kontynentalnych, do tych bliżej BRICS-u nazwijmy to, racjonalnych, które mają dosyć tego szaleństwa. Teraz jest pytanie: Czy my tutaj nie jesteśmy przypadkiem nominowani do bycia ostatnim mo Mohicaninem? Tego szaleńczego postępu, i w związku z tym zdestabilizuje się nam tutaj kraj, wprowadzi się nam tutaj jakiś zamordyzm, no i wtedy już łatwiej będzie nas zmuszać do tych wszystkich, wiesz, zielonych rewolucji. Też jest to możliwe. Ja nie wykluczam, że w roli tutaj bratniej pomocy wystąpią też wojska amerykańskie, które w sumie mają bliżej, bo już u nas są i jakoś tu wszystko pozamiatają. Natomiast, natomiast, tak czy owak, jest to scenariusz na ingerencję, na ingerencję sił obcych, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast no, tym, który ewentualnie zapełni obozy internowania, no, to jest, to będzie właśnie, moim zdaniem, to będą ludzie z pisu. Właśnie. To znaczy oni są tutaj. Pisowcy, pisowcy będą zostało. siedzieć? Tak. Sądzę, sądzę że jeśli by doszło do jakiegoś pozamiatania, to tak. Bo to... Ale to wiesz, to zależy kto, no bo wiesz, pisowcy są święcie przekonani, że Amerykanie ich yy, im pomogą, że oni tak długo i tak no bo oni, służyli. nie służyli. Oni nie dopuszczają do siebie rzeczywistości. Bardzo proste. Oni dalej żyją wizją, że oni są namaszczeni przez Amerykanów na wieki wieków amen i nie zauważyli, że Amerykanie już przenieśli swoje poparcie na siły nowego reżimu, który jest zresztą im bliższy politycznie, ideologicznie, pod każdym względem. Tak, mają telewizję już, mają pana Kobosko i Hołownię, marszałka Sejmu, przecież... Tusk też się wypowiada bardzo, bardzo proamerykańsko, antyrosyjsko, proukraińsko. Nawet powiedziałem, że jeszcze bardziej, o stopień bardziej niż PiS. I wiesz, to jest na tyle śmieszne, że te scenariusze są na tyle absurdalne, że gdyby nie to, że to się realnie dzieje, że pan prezydent Duda wiesz, zrobił apel międzynarodowy o tym, że są w Polsce jest praworządność łamana i tak dalej, to ciężko byłoby uwierzyć, że oni tak. Yy, Dziecinnie, można powiedzieć, tą politykę uprawiają, no bo przecież to jest słabe po prostu. No, nie wiem, jak ty to odbierasz, ale moim zdaniem to jest takie przedszkole polityczne. Nie ma w tym kszty jakiejś subtelności, jakiejś wirtuozerii, tylko, tylko jest takie krzyczenie: proszę pani, a oni to mi aresztowali dwóch kolegów, i takie tam. No, ja tak sądzę, że tak jak już powiedziałem, PiS nie dostrzega rzeczywistości i Platforma ma pełne poparcie Amerykanów. A być może jest już z nimi dogadana, no bo jednak tu chodzi o to, żeby, żeby zdmuchnąć Andrzeja Dudę, który w myśl też tam różnych tych rozwiązań prawnych. I zwyczajowych, które się przyjęły w Polsce przez ostatnie lata, to Duda zawiaduje polityką zagraniczną na kierunku amerykańskim. I to jest, to jest niewygodne, myślę, dla czynników polskich i czynników zagranicznych również. I no też obie strony się spieszą, bo jeśli jesienią prezydentem z powrotem zostanie Trump, no to role się mogą odwrócić. I na Jesieni może się okazać, że no może nie na Jesieni, ale wiosną przyszłego roku, kiedy będą wybory prezydenckie, może się okazać, że no, poparcie pójdzie na jednak nominata pisowskiego, potem decyzją Hegemona przedterminowe wybory. tudzież Wolta koalicjanta, jednego czy drugiego, czy to PSL-u, jak. Co do którego wiemy, że jest obrotowym koalicjantem, czy też no, jawnej agentury amerykańskiej z panem Kobosko i Cichockim, firmowanej pacynką w postaci laleczki czaki polskiej polityki, czyli pana marszałka rotacyjnego, pozamiatane. Więc dlatego oni się tak spieszą. Wiesz, bo to jest ciężko tutaj się wyznać. No bo przecież. TVN jest amerykańsko-żydowski, Pan Kobosko jest amerykański, dosyć mocno. Donald Trump był mocno tutaj związany z kolei z PiSem i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym też, też trzeba było wiedzieć, gdzie przebiega granica między poszczególnymi frakcjami w, stanach, w samych Stanach Zjednoczonych, żeby się zorientować, które, które skrzydła tutaj są pod co podpięte, a może one są po prostu, wiesz, przechodnie, raz są pod to podpięte, raz pod tamto, że po prostu podpinają się pod to, co im, co im daje największą szansę na, na władzę, tak, tak sobie myślę, ale tutaj jest też, wiesz, ta sytuacja, że faktycznie pan Duda, on prezentował takie skrzydło, powiedziałem, z jednej strony amerykańskie, a z drugiej strony trochę chińskie jednak, tego. Te Związki z Xi Jinpingiem, dyplomacja z i tak dalej, i tak dalej, były takie troszkę podejrzane. Poza tym, pan Duda dosyć szybko wycofał się ze swojego uwielbienia dla pana Żeleńskiego, znudził się po prostu tematem, tak można powiedzieć. Natomiast, wiesz, mnie zadziwiło to ta próba szukania pomocy na zewnątrz, pana Dudy, no bo zawsze do tej pory to lewacy robili takie numery i ta prawa strona zawsze wyrywała sobie włosy z głowy, że jak oni mogą, jak oni mogą w ogóle szukać pomocy na zewnątrz, że sprawy załatwia się w naszym własnym gronie, a tu prezydent Duda, czyli element tego pisowskiego, powiedziałbym, obozu, robi dokładnie to samo i tak jak mówisz, no to jest wołanie o zewnętrzną interwencję i teraz jest pytanie, kto tej interwencji miałby udzielić? No bo na początku, tu jest w Polsce jakaś antyniemiecka panika, ale to wojska brytyjskie i amerykańskie są w Polsce, nie niemieckie. Moim zdaniem, niemieckie wojska, sądząc po polityce Olafa Scholza w stosunku do konfliktu na Ukrainie, no to Niemcy reprezentują, powiedziałbym, dużo więcej rozsądku i wstrzemięźliwości niż z pewnością Brytyjczycy i Amerykanie, którzy są tu głównymi podżegaczami wojennymi, a to oni. W tej chwili są w Polsce. W związku z tym mi się wydaje, że ta interwencja to by bardziej szła tutaj od anglosasów. Także nie wiem, czy znasz taką, taką taki tekst historyczny, jak przepowiednia Jana Kazimierza. Jest tu pewnego rodzaju y, analogia historyczna, no Jan Kazimierz mówiąc, że, że dom austriacki nawet jeśli by miał ku nam jak najlepsze uczucia przy powszechnym rozrywaniu weźmie Kraków. Bo tak po prostu, no, tak to by pewnie jakby rozwijając już twórczo tą wypowiedź, no gdyby Gdyby nie było zbiorów, to oni by się nie ruszyli, ale że wszyscy szarpią, no to oni też muszą coś wyszarpnąć dla siebie. Więc ja myślę, oczywiście Niemcy nas nie kochają, ale skoro już będzie okazja, żeby tu wejść na swoje dawne tereny, no to myślę, że Niemcy nie przegapią tej okazji. No, jeśli by była taka Znaczy możliwość. To jest tak, jeśli by faktycznie Anglosasi coś zrobili, no to Niemcom nie będzie wypadało. Yy, nic nie zrobić. tak? To, to no to trochę sposób, tak, to... Jak, tak jak były te różne plany chociażby interwencji w 81, gdzie, że tak powiem, no enerdowcy to po prostu aż się rwali. Zresztą nawet Czesi się rwali, bo mieli z nami porachunki za 68. No tak, tak faktycznie może być. A teraz powiedzmy jeszcze taką rzecz. Bo yy, mówi się w Warszawie, że cały ten chaos może spowodować przedterminowe wybory, co mi się akurat za bardzo nie chce wierzyć, ale przyjmijmy taką hipotezę roboczą, że faktycznie, faktycznie takie przedterminowe wybory miałyby mieć miejsce. Nie chcę mi się wierzyć, bo wiesz, jest to chyba nikomu, nikomu, dla nikogo to jest niekorzystne, bo cała klasa polityczna można powiedzieć się skompromitowała PiS, no bo oddał władzę, a może nie, może, może, może pisowcy by się jeszcze bardziej sprężyli, tym razem niż, niż platformersi, którzy są troszkę rozczarowani stylem, w jakim Tusk przejmuje władzę. Ale interesuje mnie taka sytuacja, jak twoim zdaniem, jak twoim zdaniem, takie przedterminowe wybory odbiłyby się na Konfederacji. No bo konfederacja w dużej części swój wynik zawdzięczała temu, że sporo ludzi mimo wszystko na nich zagłosowało. Że część elektoratu buntu powiedziała, że siedzi w domu, ale sporo ludzi mimo wszystko na nich zagłosowało. A w tej chwili wydaje mi się, że to nie byłby dobry scenariusz dla Konfederacji. No nie, ja myślę, że Konfederacja ma duże szanse zlecieć pod poróg, jeśli by były przedterminowe wybory, ba uważam, że e, nawet jeśli nie będzie przedterminowych wyborów, bo formalnie jest to niemal niemożliwe, bo w zasadzie można przeprowadzić przedterminowe wybory tylko w trzech przypadkach. Albo gdy sam się rozwiąże, co jest kompletną fantastyką, albo gdy nie zostanie utworzony rząd, co nie nastąpi, Albo jeśli jest ten kazus budżetowy. Ja tu uważam, że po prostu wyrobi się parlament z terminem. Raz. A dwa, nawet gdyby Duda uznał, że parlament się nie wyrobił z terminem, to powstaje dowcip pod tytułem, że rząd trzyma rękę na oficjalnych publikatorach aktów prawnych. I jeżeli by nawet Duda, Opublikował takie postanowienie, bo to chyba w drodze postanowienia się dokonuje, że skraca kadencję Sejmu. To mu rząd tego nie opublikuje i powie Agucio. I tyle w temacie. Więc. Yy, idąc, idąc dalej, natomiast jak to będzie wyglądało? Bo możemy się tak zająć, bo i tak na wiosnę chodzi mi czekają o, wybory. o. O konfederację. No tak, tak, bo w kwietniu i tak nas czekają wybory, w kwietniu i w czerwcu. To ja uważam, że. Konfederacja jest na najlepszej drodze do tego, żeby powtórzyć wynik Kukiza. Ja przypomnę jaki był wynik Kukiza. Wynik Kukiza w wyborach samorządowych 2018 roku, jeśli dobrze pamiętam, to było nieco ponad 5%. Tam 5.1 coś takiego. Ale mandatów w sejmikach było okrągłe 0. Co spowodowało prawda dalszą dekompozycję i już na wybory europejskie które też były w czerwcu, jeśli dobrze pamiętam, było już jakieś 3 i 7. Więc myślę, że tu będzie powtórka z rozrywki, że jeszcze gdzieś tam około 5 konfederacja w wyborach samorządowych e, zanotuje, ale to już siłą inercji. E, natomiast w wyborach europejskich, jeśli nic się nie zmieni, e, nie nastąpią jakieś gwałtowne zawirowania. E, nie dojdzie do jakichś wstrząsów sejsmicznych, nie wiem, totalnej kompromitacji całej klasy politycznej, a do tego nie dochodzi, bo po prostu oba plemiona okopały się na swoich pozycjach. Być może ten elektorat e, trzeciej drogi będzie szukał dla siebie alternatywy, ale ja uważam, że ten elektorat trzeciej drogi, jeśli już to przepłynie do PiSu, wychodząc z założenia, że z tą konfederacją to tak naprawdę nie wiadomo, co to jest. Tam są jacyś wariaci, tam jest Brown, a ten PiS no, był jaki był, nie był najlepszy, był socjalistyczny, a był przynajmniej jako taki spokój. Ale czemu miałby odpłynąć? Moim zdaniem trzecia droga, wiesz, no, mają marszałka, który bryluje, tak? Kosiniaka Kamysza, który wiesz śledzi rakiety moim zdaniem ja bym był, gdybym głosował na trzecią drogę to byłbym zadowolony ja myślę, że niekoniecznie nie ja mówię, że cały elektorat, ale część część, powiedzmy kilka procent kilka procent moim zdaniem <tryk> może gdzieś odpłynąć bo Hołownia się zakiwał i skompromitował w sprawie Kamińskiego zaprzeczając sam sobie Posiniak zauważył w ogóle większość polityków PSL-u gdzieś tak trochę zniknęła. Tak yy, cicho. Omówi. Ale to wiesz, to jest na tej zasadzie Kamil, że wiesz, ty to wiesz, natomiast elektorat Trzeciej Drogi w ogóle ludzie, oni raczej to odbierają na zasadzie yy, pewnych odczuć. A wydaje mi się, że Trzecia Droga nie bardzo jest obciążana winą za styl, w jakim, w jakim nowy rząd przejmuje władzę, a wiesz, wydaje mi się, że przejście między trzecią drogą a pisem jest raczej niemożliwe, między trzecią drogą a Konfederacją też jest raczej niemożliwe, no bo to są faszyści, a w drugiej stronie tamci też są zamordyści i tyle, w związku z tym... No istnieje najwyż... też duże prawdopodobieństwo, że ci ludzie po prostu zostaną w domach, tak? No, wydaje mi się, że generalnie gdyby jak teraz będą te wybory, to myślę, że Polacy są rozczarowani polityką, że ta polityka wiesz, wygląda coraz gorzej. Normy prawne są coraz bardziej żartem i pewne standardy. Co wydaje mi się, efekt będzie taki, że po tej mobilizacji elektoratu Antypisu na sztandarach, których miał Przywrócenie praworządności, przywrócenie pewnych norm, porządków, i tak dalej, okazało się, że nic takiego nie, nie nastąpiło, że jest jeszcze gorzej. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj mogło być odwrotnie: że tym razem elektorat PiSu, który się troszkę nie zmobilizował aż tak bardzo jak, jak elektorat Anty PiSu, pod wpływem te, tego strachu, który przecież implementowano im przez lata, że nie ma nic gorszego niż rządy Tuska, no i Tusk pokazuje, wiesz. Tusk pokazuje, że te rządy Tuska są jeszcze gorsze niż można sobie było wyobrazić. W związku z tym zastanawiam się, czy tym przypadkiem nie jest tak, że jednak Popis to jest jedna banda i oni przede wszystkim nie grają nawet, wiesz, PO nie gra na siebie, a PiS nie gra na siebie, tylko razem grają na Popis. na to żeby zająć tę scenę polityczną swoimi zatkami, to tak jak były wybory na prezydenta ostatnie, gdzie y, praktycznie PiS umożliwił wymianę kandydata z pani Kidawy-Błońskiej na pana Czaskowskiego. Pana, pani Kidawa-Błońska po prostu przerżnęła kompletnie te, te wybory, a pan Czaskowski nawiązał, nawiązał kontakt i spowodował polaryzację. I zastanawiam się, czy oni specjalnie w tej chwili tego nie robią, czy to nie jest znowu teatr jednak dla gojów. <laughs> Nie wiem, ale wracając do klu tematu, uważam, że Konfederacja przy przedterminowych wyborach mogłaby zjechać pod próbę, Bo niestety, yy, z, poobrażała sobie wszystkie sklepy. To tak jak już mówimy od miesięcy chyba nawet już mówimy o tym. Czyż nie? Także jeszcze. Że w... mhm. to jeszcze powiedz mi taką rzecz. Obecność Grzegorza Brauna w Konfederacji zwłaszcza po akcji Gaśnica, można powiedzieć, że z jednej strony spowodowała, że cała konfederacja praktycznie odcięła się od niego, no ale to jest jedna partia polityczna, tak? W związku z tym głosując na Grzegorza Brauna, głosuje się na Wiplera. No i to jest taka trudna sytuacja, bo już elektorat Buntu po części nie zagłosował w tych wy wyborach mimo obecności Grzegorza Brauna, który jednak siedział w szafie przez rok, więc Wiedziałbym, że tutaj sentyment do Grzegorza Brauna nie był tak duży. Po akcji Gaśnica oczywiście ten sentyment jest duży, no ale koalicjanci utrudniają powrót elektoratu buntu do głosowania na Grzegorza Brauna, który jest w, w Konfederacji, ponieważ tak Konfederacja wyrzuciła Korwina i, i okazała się taką partią, jakiej elektorat buntu mocno nie lubi. Jeszcze bardziej niż przed wyborami, krótko mówiąc, wszystkie wiplery i menceny pokazały swoje pazurki, takie ludzi, którzy chcą się zespawać z tą elitą władzy rządzącą, z tą bandą czworga, chcą być jednymi z nich. Tutaj jawnie odcinają się od Grzegorza Brauna, który jednak nie odcina się od Konfederacji. Nie wydaje ci się, że ta sytuacja jest dosyć yy, dziwna? Jak byś ją, jak byś ją interpretował? Ech, no, no trudno powiedzieć, trudno powiedzieć, natomiast myślę, że e, nawet niektórzy ludzie, którzy teraz odchodzą z nowej nadziei, e, mówią o tym, że no, nadszedł czas podziału, jeśli Męcen chce robić formację centrową, no to okej, okay, ale powinni po prostu za porozumieniem stron się rozejść i Brown i Corwin powinni tworzyć formację dalej radykalną. Tylko no, może najlepiej by było, żeby Mencen nie używał szyldu Konfederacja, żeby zrobił jakiś, może, kolejny rebranding, bo szyld już się trochę, tak powiem, on niósł pewne wartości. Teraz nie wiem, co ten szyld tak naprawdę niesie. Więc może to jest, to jest droga, a może trzeba, tak jak mówiliśmy w poprzedniej rozmowie, dobić tego trupa osinowym kołkiem, bo myśl. Tle, że ewentualny start korwina i Brauna byłby takim osinowym kołkiem, bo jest za mało czasu, żeby z powrotem odzyskać tych wyborców yy, centrowych. Paradoksalnie tutaj muszę powiedzieć, że jeśli by, na przykład Wipler grał na to, żeby Konfederacja stała się już w całości radykalnym centrum, to wywalenie Brauna i koroniarzy jest yy, jak najbardziej logiczne i konsekwentne. No tak, Kamil, ale ja zadałem takie pytanie, Sawkowi, Ozdykowi. Mm -hmm. Gdyby był Wiplerem, czy wyrzuciłby Brauna? I on powiedział, że absolutnie nie. Że absolutnie nie. I ja się z nim zgadzam, ponieważ wyrzucenie Brauna spowoduje odejście struktur Konfederacji, które są jednak dosyć ideowe. No a wtedy Konfederacja bez tych struktur byłaby kompletnie na łasce partii mainstreamowych. Moment, moment, moment. moment. Struktury konfederacji, przepraszam, co to za zwierzę? No to, to, jest, to są, proszę Ciebie, wszyscy ci ludzie z Ruchu Narodowego, Partii, Nowa Nadzieja. No to. Nie, 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 nie. To, to przepraszam. Po, moment, Sebastian, bo zapętliłeś. Nie ma struktur konfederacji. Są struktury korony, struktury ruchu narodowego i struktury nowej nadziei. Tak jest. Struktury korony, które są w stanie różnym. No to myślę, że wiesz, wykruszają się i że tak powiem, nastroje buntownicze i frustracja na dołach partyjnych korony tu i ówdzie narasta, co mi donoszą moje wiewiórki. Ja myślę, że są dwa procesy. Z jednej strony jest ten, o którym mówisz, ale z drugiej strony akcja gaśnica jednak zasiliła trochę koronę. Ale nie zasila, to są ludzie, którzy przychodzą do korony, ale niekoniecznie już do Konfederacji. Ja uważam, że tutaj jest taki proces myślowy. To ta, jest ta, moje ta, Może się z tym nie zgodzić. Nie, nie, zgadzam się. No, <laughs> struktury nowej nadziei właśnie w tym momencie, kiedy rozmawiamy, e, trzeszczą i walą się. Nie wiem w jakim procencie, ale myślę, że sporo stamtąd odejdzie do partii Korwin. A struktury ruchu narodowego, proszę cię. Rozmawiajmy o rzeczach poważnych. No to powiedz coś więcej na ten temat, bo ty jesteś przecież patentowanym narodowcem. No tak, ale z nienawidzonym przez ruch narodowy, dodajmy, dla ścisłości. Myślę, że no, struktury ruchu narodowego to jest, krótko mówiąc, jakiś żart. I myślę, że tyle. Tyle mogę powiedzieć. One w zasadzie, no, jeśli w moim macierzystym województwie łódzkim, o ile się orientuje dobrze, poza miastem Łodzią, to struktury jakiekolwiek ruchu narodowego, tak próbuję sobie teraz na szybko to przetworzyć, ale funkcjonują może w pięciu miejscach, na 22 powiaty bodaj, no to... Jak określić to inaczej niż żart. To jest ale, żart. Wiesz, ja mam takie wrażenie, że w ogóle po tych wyborach struktury te na dole, które, które one się odklejają od Konfederacji. Lekko, politycy konfederacji starają się zabiegać, żeby się nie odklejały, ale one się odklejają, bo straciły zaufanie. Wiesz, ludzie na dole są powiedzmy. Jakimiś polskimi patriotami, którzy szukają sobie przedstawicielstwa politycznego w jakiejś tam partii, bardzo długo wydawało się, że to będzie konfederacja. No i teraz ostatnio jest znak zapytania, czy to faktycznie jest konfederacja, nawet jest odpowiedź, że to chyba nie jest konfederacja. W związku z tym te różne struktury mają teraz taki syndrom troszeczkę, wiesz, osierocenia, tak bym, tak bym mógł powiedzieć. I wiesz, chodziłem po prostu o to, że jeśli Grzegorz Brown odszedłby z Konfederacji, to prawdopodobnie założy jakiś byt polityczny na prawo od Konfederacji i przynajmniej połowa struktur oddolnych Konfederacji, czyli tych wszystkich partii, które składają się na Konfederację, przeszłyby pewnie do Brauna. Nie tylko korony, ale też duża część. Yy, nowej nadziei i ruchu narodowego, po prostu Brown w tej chwili jest najsilniejszym, najmocniejszym, najbardziej wyrazistym przywódcą całego tego środowiska. No być może, no tylko przypomnę, że Mencen swego czasu mówił, że na razie robimy kampanię aktywistami, ale jak już się dorwiemy do Melasy, to będziemy po prostu robić za pieniądze. No i no to niech tak robi, no. To... Inaczej, jego plan rzeczywiście jest spójny. On mi się nie podoba, jest, jest taki kompletnie bezideowy, ale myślę, że przy konsekwentnej realizacji byłby skuteczny. Dla Mencena oczywiście, nie dla naszego środowiska szeroko pojętego antysystemowego. Tak, no jeśli jest, są cztery partie, czyli. Albo tam... robisz radykalne centrum, albo robisz antysystem. Nie da się jednego i drugiego. To jest niewykonalne, no. Nie no wiem, oczywiście, no a jeśli istnieje, jeśli to centrum, to centrum to jest 90% społeczeństwa, jeśli mieszczą się na nim powiedzmy, cztery byty polityczne, no to piąty też się jakoś tam zmieści, wiesz. Natomiast te, te 10%, powiedzmy, antysystemu z jakichś dziwnych powodów, no bo wiesz, ja uważam, że koniunktury międzynarodowe są takie, co zresztą widać po Niemczech, że partie buntu, partie, które negują tą rzeczywistość, która nam się tutaj coraz bardziej wiesz, która nam coraz bardziej gęstnieje, że te partie mają tendencje wzrostowe. Tak można powiedzieć. A poza tym, jeszcze właśnie koniunktury międzynarodowe dają szansę, że te tendencje będą narastać. A tutaj, na naszym rynku politycznym, tak jakby nikt tego nie dostrzegał, jakby wszyscy tutaj grali na to, że nawet jeśli świat się zmieni na lepsze, to my będziemy taką wyspą interesów amerykańskich. W związku z tym nie należy się wychylać absolutnie. Należy cały czas iść drogą, że Ukraina musi wygrać. Widziałem ostatnio program w TvP 3. Rzeszów, gdzie występowała Karolina Pikuła, która tam dosyć odważnie robiła za ruską Onucę, ale wszyscy pozostali uczestnicy programu twardo mówili, że będziemy tak długo pomagać Ukrainie aż zwycięży. Wiesz, jakby ich po prostu te dwa lata absolutnie niczego nie nauczyły, i mam wrażenie, że w tej chwili Trzy Czwarte Konfederacji idzie, wiesz, prawie że w tym samym kierunku, jak cała reszta, że że twardo przy Ameryce i nie ma tutaj żadnego odstępstwa, ża żadnej polityki wielowektorowej, żadnej nawet myśli, żeby, żeby iść w kierunku no, podważania tych wszystkich bajerów unijnych i innych, to co robią Niemcy. Tylko my mamy być tutaj tym amerykańsko-żydowskim kondominium na dobre i na złe. No, jest to bardzo prawdopodobne. No, bo. Myślę, że nowe wybory, ewentualnie teraz wiosną, oznaczałyby, że konfederacja, tak jak już powiedziałem, spada pod próg i następne cztery lata się bawią panowie sami. Bez konfederacji jakiegokolwiek antysystemu. Dlatego to jest też. Trochę... W parlamencie, w parlamencie. parlamencie, oczywiście, że w parlamencie, tylko że poza parlamentem no niestety można zdziałać można zdziałać dużo mniej. No I i e, status kondominium rzeczywiście się by już utrzymał. Być może na wieki wieku amen, Chociaż nie jestem. E, ja nie jestem takim pesymistą, bo wiele razy już nam mówiono, że to są ostatnie wybory, kiedy coś tam, coś tam. No, jakoś jeszcze żyjemy, tak? Wiadomo, no jest momentami, jest coraz ciaśniej. Ale no dopóki, dopóki żyjemy, to jeszcze, jeszcze jest nadzieja. Jeszcze jest nadzieja, że my w tym naszym rezerwacie przynajmniej się ostaniemy i doczekamy lepszych czasów. No, skoro przez 120 lat mogliśmy czekać na własne państwo, to tutaj i 12 lat myślę, że nam aż tak nie zaszkodzi. No, bo przetrwaliśmy. No, powiem Ci, ja jestem większym optymistą. Ja po prostu uważam, że ta polityka. Parlamentarna, Sejmowa, ona nie ma takiego dużego znaczenia, jak się nam zawsze wydawało. Po wielu latach, kiedy nie było przedstawicielstwa antysystemu w Sejmie, wydawało się, że Grzegorz Brown, który powie mównicy, szczęść Boże, że to będzie jakiś przełom. No i być może faktycznie jakiś był, no ale nie za duży, bo była epoka jedynej znanej choroby, potem Ukraino-Świra, i okazało się, że te głosy antysystemu. Są głosami wołającego na puszczy, które absolutnie nic nie wnoszą do polityki rządu, która jest sterowana pewnie przez amerykańską ambasadę. W związku z tym, to są raczej gesty, które są przekuwane na y, hejt na środowiska antysystemu, nic więcej. I w związku z tym, jeśli nawet powrócilibyśmy do sytuacji, że przedstawicielów, przedstawicieli antysystemu w polskim sejmie, w polskim na sejmie, nie będzie w ogóle, to moim zdaniem zastanawiam się, czy to by miało jakąś. Yy, czy, czy, czy to byłaby duża strata? Dobre pytanie, ale ja nie znam wszystkich możliwych pytań i wszystkich możliwych odpowiedzi. To w takim razie proponuję w tym miejscu postawić twoją słynną kropkę. Tak, bardzo dobrze, tym bardziej, że słyszę, że chyba moje zwierzątko domaga się pod drzwiami, żeby mnie wpuścić. No właśnie, tak, tak, widzę, że jesteś, że jesteś, wiesz, że jesteś zdezorientowany pandą, która tutaj widzisz, nie uczestniczyła w naszym programie, Jeszcze czego bardzo żałuję, to może wpuść ją, pokażemy ją? Dawaj ją. Jeśli jest, to spróbuję. Proszę Państwa. Zaraz. Gwiazda programu. Panda. Miejmy nadzieję, że to ona, a nie jakiś mroczny mściciel. O, ho. ho jest. Jest no, i ona. Jest i ona. Chodź Kamil. Chodź, 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 Kamil. Chodź. ją straszliwie, bo powiem ci, że urosła strasznie. No rośnie, rośnie jak na drożdżach, o już tak, no już, już, już Cię puszczam, Pysiu, tylko chciałem, żebyś pokazała, Pysia. E... No masz zwierzątko domowe, muszę Ci powiedzieć rozmiaru XL. No ja już jej nie podniosę, na przykład, więc, ale, ale, jeszcze, no niestety, muszę, muszę nalać jedzonka, zanim, zanim zje. Kamilu i Pando, dziękuję za tą rozmowę, trzymajcie się. Dziękujemy również i do następnego bowiem. z panem Bogiem Jestem innego zdania. Uważam, że żadnej pandemii nie ma.